Mamy taką liczbę. Składa się z trzech cyfr: dwójki, trójki i piątki. Mamy już pewne doświadczenie z liczbami tego typu. Pomyślmy, co taka liczba reprezentuje. Żeby dowiedzieć się, co ta liczba oznacza, powinniśmy przyjrzeć się wartościom na poszczególnych pozycjach, na poszczególnych miejscach. Ta pozycja całkiem z prawej strony to pozycja jedności albo miejsce jedności, czyli ta piątka reprezentuje 5 jedności, czyli 5. Ta trójka znajduje się na miejscu dziesiątek, czyli oznacza 3 dziesiątki, czyli 30. Dwójka znajduje się na pozycji setek, czyli oznacza dwie setki. Czyli tak zapisana liczba oznacza 235. Albo inaczej, 200 dodać. 30, dodać 5. W tym wideo chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tym, co oznaczają cyfry na pozycjach po prawej stronie jedności. Możecie powiedzieć zaraz, zaraz. Przed chwilą mówiliśmy, że miejsce jedności to to miejsce najbardziej po prawej. I rzeczywiście, dotychczas tak było, ale pokażę Wam, że można pójść jeszcze bardziej w prawo. Tyle, że wtedy musimy postawić za miejscem jedności przecinek. Taki przecinek oznacza, że wszystko, co jest po prawej stronie od niego, jest mniejsze od jedności. Po lewej stronie od przecinka mamy pozycję jedności dziesiątek, setek. Każda kolejna pozycja w lewo oznacza dziesięciokrotnie większą wartość. Jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, to będą to tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy i tak dalej. Jeżeli będziemy przesuwać się w prawo od przecinka, to każda kolejna pozycja będzie oznaczała dziesięciokrotnie mniej niż poprzednia. Idąc w prawo, będziemy dzielić przez 10. Zobaczmy, jak to działa. Pierwsze miejsce po prawej stronie od przecinka oznacza dziesiąte części jedności. 10, czyli 10 razy mniejsze niż 1. Cyfra, jaka się tu pojawi, mówi nam, ile mamy dziesiątych części jedności. Czyli jeżeli zapiszę tu cyfrę 4, to cała nasza liczba to dwie setki dodać 3 dziesiątki, dodać 5 jedności, dodać 4 dziesiąte. Można to zapisać jako 4 razy 1 dziesiąta, albo słowami 4 dziesiąte, albo 4 dziesiąte można też zapisać tak. Cały ten pomysł, żeby wprowadzić przecinek, jest w matematyce bardzo ważny, bo możemy teraz wykorzystać cyfry na odpowiednich pozycjach do zapisywania ułamków. Ten zapis tutaj to przecinek 4 oznacza 4 dziesiąte. Możemy taką liczbę zapisać inaczej: możemy to zrobić tak: 235 i 4 dziesiąte. Tak zapisana liczba to liczba mieszana. Taki zapis jak tu u góry to jest zapis dziesiętny. Możemy powiedzieć, że to jest liczba zapisana w postaci dziesiętnej 235,4, a to jest ta sama liczba zapisana jako liczba mieszana. 235 i 4 dziesiąte. Obydwa te zapisy reprezentują tę samą liczbę. Reprezentują 200 dodać 30, dodać 5, dodać 4 dziesiąte. Zróbmy jakiś inny przykład. Zapiszmy liczbę. 0,7. I pójdźmy jeszcze o jedno miejsce dalej w prawo, 0,76. Co to za liczba? Jak będzie wyglądać, jeżeli będziemy chcieli zapisać ją jako ułamek zwykły? Zastanówmy się najpierw, co oznaczają cyfry na poszczególnych pozycjach. Tutaj mamy przecinek, po lewej stronie przecinka jest pozycja jedności, ale mamy tu 0, co oznacza 0 jedności. Dalej w prawo mamy 7 dziesiątych, bo to jest miejsce dziesiątych części jedności, a jeszcze jedno miejsce, dalej w prawo, to miejsce jeszcze 10 razy mniejsze. Jeszcze raz musimy podzielić przez 10, czyli to jest pozycja setnych, setnych części jedności. Czyli tę liczbę możemy zapisać jako zero jedności, dodać 7 dziesiątych, nie pomylcie z dziesiątkami. Dziesiątych, nie dziesiątek, to nie jest 7 dziesiątek, czyli siedemdziesiąt, tylko 7 dziesiątych, 7 razy 1 dziesiąta. Dodać sześć setnych i znowu. Nie pomylcie, to nie jest 6 setek, nie 600, tylko 6 setnych. Setne to części 100 razy mniejsze od jedności. Możemy zapisać tę liczbę jeszcze inaczej. 0 dodać 0,7, dodać 6 setnych, 6 przez 100. Te dwa zapisy oznaczają dokładnie tę samą liczbę. Możemy ten zapis przeczytać tak: 0,7 i 6 setnych. Możemy taką liczbę zapisać jeszcze inaczej. Jeżeli chcielibyście zapisać ją jako ułamek zwykły, to to 0 możemy zwyczajnie zignorować. Nie zmienia ono zupełnie wartości całej liczby, ale 0,7 i 6 setnych możemy dodać. Zastanówmy się, czy można zapisać 0,7 jako setne, żeby łatwiej się dodawało. Będzie ten sam mianownik. 7 przez 10 to to samo co 70 przez 100. Można na to spojrzeć tak. Jeżeli mnożę mianownik razy 10, żeby z 10 uzyskać 100, to to samo muszę zrobić z licznikiem. Muszę licznik też pomnożyć razy 10. Jeżeli tego nie zrobię, to liczba zmieni wartość. 70 i 70 setnych to ta sama liczba. I dodajemy 6 setnych. Ile otrzymamy? Ile setnych otrzymamy? 76 setnych. Tę liczbę tak zapisaną możemy przeczytać 0,76. I niektórzy tak czytają, ale możemy ją przeczytać 76 setnych. To jest miejsce setnych, to jest miejsce dziesiątych, ale każda dziesiąta to jednocześnie 10 setnych. I w tym zapisie i w sposobie czytania wyraźnie to widać. Ta siódemka oznacza 70, ale można ją też przeczytać jako 70 setnych. Możemy dalej w prawo dopisywać cyfry na kolejnych pozycjach. Jeżeli zapiszemy kolejną cyfrę na trzecim miejscu po przecinku, będzie ona oznaczała tysięczne. Następna będzie oznaczała 10 tysięczne. Im bardziej w prawo, tym więcej razy dzielimy przez 10. Z drugiej strony, patrząc, im bardziej w lewo, tym więcej razy mnożymy razy 10, żeby otrzymać wartość określoną przez daną cyfrę na konkretnej pozycji.